Dopiero co tydzień temu byliśmy po tamtej stronie Opola. Tam bowiem była dzielnica na Dodrze. Dzisiaj symbolicznie przekraczamy granicę kolejnej części miasta, tej najbardziej znanej, bo to przecież jest Stare Miasto. To jest dzielnica, która pewnie Państwu kojarzy się jako Stare Miasto i z ratuszem, i z rynkiem, i z pięknymi miejscami, o których opowiadał wielokrotnie w naszych odcinkach przecież pan Andrzej Hamada, mostami, wieżami. No ale ta dzielnica ma mnóstwo innych urokliwych miejsc, ale przede wszystkim także i ludzi. A jeśli chodzi o ludzi, to ma też tych, którzy działają w dzielnicy. Pani Grażyna Latocha, dzień dobry, witam serdecznie, czyli szefowa dzielnicy Stare Miasto. Pani Grażyno, dziś będzie właśnie historia o ludziach i o miejscach, bo okazuje się, że to Stare Miasto to nie tylko, tak jak wspomniałem, te główne, dobrze znane nam budynki. Nasza dzielnica to nie tylko Pasieka i rynek, jak pan opowiadał, to jest Pasieka oczywiście, zresztą nasza najbardziej chyba ukochana część tej dzielnicy, jest Stare Miasto, rynek, przepiękne kamieniczki, ale jest też dzielnica generalska, więc jest to taki zestaw dość urozmaicony. Czyli chyba mogę powiedzieć, że niezwykle artystyczna to dzielnica, skoro też o tym wspomniałem, to właśnie początek będzie historią o ludziach i historią o miejscach, które właśnie z artyzmem, sztuką, ale także historią i kulturą będą w tym miejscu związane. Tak jak zapowiedziała pani Grażyna, kiedy idzie się tymi uliczkami, kiedy patrzy się na te niezwykłe miejsca, kiedy przypomina się historię, oczywiście przypominają się natychmiast i ludzie, a skoro ludzie, to widzę, że miałem chyba niezwykłą przyjemność teraz akurat spotkać w tym momencie profesora Bogusława Nierenberga. Dzień dobry, panie profesorze. Przede wszystkim mieszkańca tej części Opola. Od prawie pół wieku tak, dlatego że mieszkam na wyspie i jestem tą wyspą zafascynowany. Zresztą myślę, że nie będę się specjalnie wymądrzał, bo to święty Augustyn mądrze powiedział, mówiąc o rodzaju ludzkim. Genus humanum arte et ratione vivit. Rodzaj ludzki rozumem i sztuką żyje. I ta wyspa Pasieka dokładnie to potwierdza. Bo wędrował pan tą ulicą. Ta. To jest ulica Strzelców Bytomskich. Jedna z wielu. Tam jest szkoła muzyczna, w której pracowała pani Lucyna Hellerowa. Dźwięki można było usłyszeć. Tak. Fantastycznie. Jest. Naprzeciwko szkoły muzycznej przez wiele lat mieszkała Elżbieta Zapędowska, osoba, która stworzyła opolskie studio piosenki, studio Singers, która właściwie, no, muzyczne Opole bez niej nie istnieje. Dalej jest konsulat, ale tuż za konsulatem jest dom, w którym urodził się, uwaga, moim zdaniem jeden z najwybitniejszych, a może i najwybitniejszy uczony, którego wyspa Pasieka zrobiła, to jest Teodor Kawurza. To jest uczony, o którym Albert Einstein, do którego zresztą on pisał i przesłał mu swój znakomity artykuł o problemie jedności w fizyce. Otóż Teodor Kawurza napisał w liście do Einsteina, że wydaje się, do rozumienia świata nie wystarczą trzy, a nawet cztery wymiary, ponieważ on połączył teorię względności i teorię równań Jamesa Maxwella, tego mądrego Szkota, i potrzeba pięć wymiarów. Einstein początkowo nie dowierzał temu, później dwa lata mu to zajęło, znalazł urodę i powab intelektualny w tym, co wymyślił Teodor Kawurza, i napisał do niego: tak, przedstawię pański artykuł Akademii. I od tego momentu Teodor Kawurza stał się jednym z najwybitniejszych matematyków świata. Ale idźmy dalej. Właśnie, tam przecież, naprzeciwko obecnej siedziby radia, mieszkał przez wiele, wiele lat Kazimierz Kowalski. Legenda, postać. Legenda. O nim mówiono mistrz, prawda? Ja miałem tę okazję, że pracowałem w kierowanej przez niego redakcji literackiej. Kazimierz Kowalski, autor wielu fantastycznych książek, prawda, Partyzant nie składa broni, Serca nasze obie 1777, ale też autor wielu znakomitych słuchowisk oraz scenariusza filmowego. Zbigniew Chmielewski nakręcił film pod tytułem Piękny był pogrzeb, ludzie płakali. Wielu ludzi mówi i cytuje to, prawda, nie zdając sobie sprawy, że to jest cytat z filmu Kowalskiego. Naprzeciwko radio, gdybyśmy poszli dalej tą ulicą, to tam dalej jest biblioteka uniwersytecka, Instytut Śląski, ale po drodze tu wiele lat mieszkała profesor Dorota Simonides.
To jest osoba niezwykła zupełnie. Jeżeli ktoś myśli o współczesnym Opolu, to nie może pominąć tej niezwykłej, zupełnie uczonej, która... To jest coś niebywałego. Ja pamiętam, jak kiedyś profesor Simonides opowiadała mi i mówi: panie Bogusiu, ja kiedy rozpoczęłam badania na Opolszczyźnie, to nagle zobaczyłam, że Ślązacy, ta ludność rodzima śląska, mówili językiem Reja i Kochanowskiego. Proszę zwrócić uwagę, że my dziś mówimy bardzo, bardziej, prawda? A Ślązacy po II wojnie światowej tu, na wielu terenach mówili barzeń. Tak jak mówili Rej i Kochanowski. Niezwykła zupełnie rzecz. Gdybyśmy poszli tam dalej, przy ulicy Konsularnej mieszkał przecież Stanisław Wasylewski. Jest tam tablica, jest, prawda, poświęcona. Tutaj naprzeciwko jest Nowa Trybuna Opolska. No, znakomici ludzie kultury. Maciek Siembieda, prawda? Tak, dopiero co ostatnia książka znowu jego na wydawniczym Gambit, rynku. Prawda? Książka, której akcja dzieje się tu na Opolszczyźnie. No a Marian Buchowski, który właściwie był jednym z twórców reportażu uczestniczącego. Człowiek, który zatrudnił się w Górażdżach i napisał książkę Szara masa i ludzie. Plastyków jeszcze pan nie wymieniał, panie profesorze. To prawda. No, Bolesław Polnar, który miał tam swoją pracownię. Jeżeli mówimy o sztukach wizualnych, to przecież tam dalej przy ulicy Piastowskiej była pracownia Fryderyka Kremzera. No, znakomitego, fantastycznego artysty. To jest coś niebywałego. Ja nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale tu w powietrzu wydaje się, że fruwa jakiś genius loci, który sprawia, że ludzie chętnie tu się osiedlają, chętnie tutaj tworzą i że to jest takie miejsce, w którym, jak to powiedział mądrze kiedyś Krzysio Budzki, Pan Bóg człowieka w czoło całuje i wtedy powstają te najwspanialsze dzieła. Panie profesorze, pozwoli pan, że przeżyję teraz tę historię, idąc i pokazując państwu chociażby te miejsca, bardzo ale proszę. Tak jak sam pan powiedział, nie tylko na granicy Młynówki kończy się dzielnica. Nie, to prawda. Nie, bo my udamy się, drodzy państwo, również właśnie za Młynówkę, bo na placu Sebastiana, do którego zmierzamy, spotkamy jeszcze niezwykłego człowieka. Skoro profesor Nierenberg mówił o historii i o ludziach, to są ludzie, którzy nie tylko, jak pan profesor Nierenberg, są tu od 50 lat, ale którzy dla Opola od ponad 60 lat również pracują. To, proszę państwa, jeden z moich najdłuższych spacerów, ale też i taka dzielnica jak to, Stare Miasto w Opolu. To miejsce, gdzie trzeba się na chwilę zatrzymać. Może zatrzymam pana, panie Marku, też na chwilę, dobrze? Dzień dobry. Dzień dobry, pan Marek witam. Latawiec, również z dzielnicy, właśnie Stare Miasto. Panie Marku, jesteśmy w miejscu, które niedawno całkiem zmieniło swoje oblicze, ale jeden z pięknych placów, które macie, że tak powiem, w swoim obrębie miasta, czyli Starego Miasta. Czy też tutaj wspólnie i wy... Jako dokładnie. Dzielnica działaliście teraz? Z ostatnio? Naszych środków inwestycyjnych został wybudowany między innymi chodnik tutaj, więc też mamy wkład w jakby upiększanie naszego miasta, w to, żeby plac Sebastiana, który wspaniale teraz wygląda. To jest miejsce, tak jak mówiłem, też charakterystyczne dla tej części Opola, bo również związane z ludźmi, bo jedno z najstarszych. I zwykle także historie ludzkie pewnie tutaj się w jakiś sposób również pięknie krzyżują. Kogo my tu mamy? My tu mamy złotnika, który jest od zawsze, kapelusznika, który jest od zawsze. Mamy tutaj Szewca, zakład szewski, który został założony w 1961 roku. Drodzy państwo, wszyscy go pamiętają, nie tylko mieszkańcy Starego Miasta, całe Opole go pamięta. No to jeśli tak, to pozwolicie państwo, że za taką zachętą jak ta pana Marka pozwolę sobie wybrać się do Szewca, choć buty mam sprawne, ale zawsze warto zapytać o to, co ciekawego w historii tego zakładu miało miejsce. No to skoro tych miejsc i ludzi ciekawych tak dużo, to zajrzyjmy do tego wspomnianego właśnie przed chwilą chociażby zakładu szewskiego. Zakład jak zwykle codziennie w godzinach pracy powinien działać, a że to rodzinne i pokoleniowe miejsce, to za chwilę się państwo o tym przekonają. Zaglądaliśmy do zakładu. Pan Zdzisław Wyrzgowiec. Dzień dobry, panie Zdzisławie. Dzień dobry. Witamy panów również serdecznie. Tak jak powiedziałem, rodzinnie spotykamy się tutaj. Natomiast wszystko zaczęło się na początku lat 60., panie Zdzisławie, za sprawą pana ojca. Od mojego ojca, tak. Mhm. Od naszego. Czemu tata decydował się na ten zawód też właśnie? Czy już to było też w tradycji rodzinnej zapisane? Nie, nie. Mój ojciec pochodzi z Częstochowy.
i tam się uczył szycia butów, czyli cholewek, czyli wierzchniej części buta. Jak przyjechał tutaj na początku lat 60., to otworzył ten zakład. Nawiasem mówiąc, zakład był tutaj szewski przed II wojną jeszcze. Nawiasem mówiąc, urodziliśmy się w tym budynku tam. I to było takie naturalne, że pójdziecie też do tego zawodu szewskiego? Czy też myśleliście o tym, że może jednak coś innego w życiu? Ja jestem elektrykiem, brat jest budowlańcem. I obaj zostaliście szewcami. To niesamowite. A proszę powiedzieć z historii, zaglądało tu zapewne wielu Opolan, i tych znanych, i tych nieznanych, co do dzisiaj codziennie zaglądają. No, szczególnie żony takich ważnych osób, powiedzmy, żony prezydenta i tak dalej. Dzisiaj, gdybym chciał bardzo uszyć sobie buty na miarę, bo u krawca będę robił garnitur, to co? No i tu jest właśnie problem, bo nie żyje żaden cholewkarz w Opolu, który byłby w stanie uszyć buta jakby od nowa. Ojciec miał zatrudnionego cholewkarza na miejscu. On mu szył buty. Sam był też cholewkarzem, sam też szył buty. I szewc, to co my robimy w tej chwili, przyklejamy jakieś podeszwy, fleki, kleimy buty, to tylko tyle robimy. Butów dużo naprawiamy, niemniej jednak za czasów komunistycznych naprawiało się dużo więcej butów. Było zatrudnionych 6-7 osób. Zmieniły się przez ten czas, nie wiem, materiały, zmieniły się systemy przygotowywania, robienia tych butów? Nie, nic się nie zmieniło. Tak jak but był butem, tak do dzisiaj został butem. Powiedzmy, więcej jest butów ze sztucznych materiałów. I są potrzebne inne kleje, inne sposoby klejenia tych butów. A kiedyś wszystkie buty były skórzane. To tak jak wierzch buta, tak i spód buta. Buty się szyło ręcznie, podeszwy się przyszywało, klej był pomocniczy, żeby to się wszystko trzymało, tak, za przeproszeniem kupy. Czy trafiały takie buty do pana, jak to się mówi, super eleganckie, drogie i trzeba było się obchodzić z takimi butami jak z jajkiem? Jak to jest tak rzeczywiście przy naprawie tego typu przychodzą, butów? Są takie buty, są buty do kilku tysięcy złotych i zabezpiecza się je, żeby za szybko się nie starły. Panie chcą, żeby je podzalować, bo są z cienkiej skóry podeszwy i trzeba dać, wzmocnić to w jakiś sposób. No to naklejamy taką warstwę zalówki i rzeczywiście wtedy jest problem, wtedy jest w warsztacie cisza. Czyli wtedy bardzo precyzyjnie jak zegarmistrz bardziej, tak? No prawie tak. Jak są buty za 4 czy 5 tysięcy, no to się staramy, żeby to nie uszkodzić, no bo odpowiadamy za nie. Byli klienci, którym się, że tak powiem, zdarzyło tego samego buta przez lata, bo czasem niektórzy mają sentyment i do butów, do butów również. Nie? Bardzo dużo takich klientów jest, gdzie koszt naprawy jest dużo wyższy niż cena buta. Takich butów jest sporo. Sentyment nie pozwala im się tych butów pozbyć? Wygoda, ja myślę też. Wszystkiego dobrego życzymy. Dziękuję serdecznie za tę wizytę. Zakład Szewski, jak Państwo widzą, nosi ze sobą wiele ciekawych historii, ale jedną jeszcze historię Państwu na pewno opowiemy i związana będzie ona z wielkimi postaciami, takimi jakimi są generałowie. No i czas na ostatnią część naszej dzisiejszej opowieści. Stare miasto, jak mówiliśmy, ciągnie się kilometrami. Idąc tutaj, właśnie na obrzeża tej dzielnicy, przechodziliśmy m.in. przez ulicę Kazimierza Malczewskiego. Mówię o tej postaci nie bez kozery, bo spotykamy kolejną mieszkankę dzielnicy Stare Miasto. Dzień dobry, pani Joanno. Dzień dobry. Pani Anna Filipczyk, doskonale Państwu znana, jeśli chodzi o sztukę osoba. A skoro o sztuce i o Malczewskich mowa, to jesteśmy tutaj, co prawda, w tej dzielnicy ulic Generałów, ale nim o generałach, to może właśnie zacznijmy od Malczewskiego. Kazimierza Malczewskiego, a nie Jacka Malczewskiego. Kazimierz Malczewski, znany działacz polonijny, który był przez wiele lat mieszkańcem naszej dzielnicy. Mieszkał tutaj, przy ulicy Zajączka. Później mieszkała tu przez wiele lat jego córka Lutosława, którą pewnie jeszcze wielu naszych sąsiadów pamięta. Wszystkie te nazwy ulic, które tu mamy, Zajączka, Dąbrowskiego, Sikorskiego, Dwernickiego, Pułaskiego i Poniatowskiego i Andersa, główna ulica, to są generałowie. I trzeba powiedzieć, że te nazwy polskie po 1945 roku nawiązują do pewnej koncepcji nazewniczej czasów, kiedy ta dzielnica powstawała. A jeśli mówimy o powstaniu dzielnicy, to musimy powiedzieć, że mimo że jesteśmy częścią dzielnicy Stare Miasto, to jesteśmy takim najmłodszym dzieckiem Starego Miasta, bo jeszcze 90 lat temu tutaj wszędzie było pole.
Ulica obecna Waryńskiego za czasów niemieckich do 1945 roku nazywała się Feldstrasse, czyli ulica Polna. I tak naprawdę, zgodnie z tą nazwą, w stronę dworca wschodniego od ulicy Polnej ciągnęły się pola jeszcze we wczesnych latach 30. Mhm. Dopiero w 1930 roku rozplanowano układ tej dzielnicy. W 1945 roku, kiedy nadawano te nazwy, postanowiono się odnieść do generałów, ale nie do końca, bo wielu mieszkańców pamięta, że ta ulica przez długi czas nazywała się Fornalskiej, a być może najstarsi mieszkańcy, ale nie sądzę, żeby ktokolwiek to pamiętał, mogliby pamiętać tę bardzo krótką historię tuż powojenną, kiedy ta ulica Andersa nazywała się 1 Maja, a ulica 1 Maja nazywała się 3 Maja. Czyli historii pewnie z tymi miejscami jest wiele, tak jak i z samą architekturą, bo dość różna, prawda, to architektura w stosunku do centrum miasta, które mieści się właśnie w ramach starego miasta, bardzo charakterystyczna. Tak, to jest bardzo charakterystyczne osiedle, bardzo jednorodne, właśnie dlatego, że jak mówiłam, powstało w krótkim stosunkowo czasie i zostało jakby w całości zaplanowane, łącznie z tą siatką ulic. Bardzo wielu mieszkańców Opola mówi, że się dobrze czują w tej dzielnicy i pewnie nie zastanawiają się dlaczego, a to wynika ze świetnego planowania urbanistycznego. Proszę zobaczyć, jakie tu są, tu jest właściwie centrum dzielnicy, takie małe rondo, są te dwie główne ulice poprzeczne i 5 ulic, które są do nich prostopadłe. Przy czym wszystkie te prostopadłe ulice nie są wytyczone prosto, tylko z lekkim łukiem. I to powoduje, że odczuwamy pewien taki element jakiejś malowniczości, jakiegoś takiego innego nastroju, który odczuwamy wtedy, kiedy idziemy ulicą właśnie lekko zakrzywioną, a nie prostą. Przy czym te wszystkie jeszcze ogródki, które tutaj są, dodają jakby uroku i lekki spadek terenu, jeśli popatrzymy na to. Dziękuję bardzo Pani Anna za te opowieści. Dziękuję pięknie. Drodzy Państwo, rozmarzyłem się troszeczkę, bo kiedy mamy takie historie, takich ludzi, takie piękne miejsca, to trudno mi nie spacerować. Ten jesienny spacer pod parasolem, powiem Państwu, nawet jak pada deszcz, to jest chyba marzenie dla każdego, żeby przyjść, przejść się i delektować się tym, co daje nam nasze stare miasto w Opolu.